dzielą od spotkania z naszym liderem, liderem Zjednoczonej Prawicy. Ja myślę tak, szanowni państwo, że te wielkie brawa już się należą. Nasz lider, nasz kapitan, pan premier Jarosław Kaczyński. Dzień dobry, panie premierze. Witamy serdecznie. Witamy z całego serca. Jesteśmy tu we Wrocławiu, w sercu Dolnego Śląska, w województwie dolnośląskim, z miłości do Polski. Dlaczego? Bo Polskę mamy w sercu. I przed nami te najważniejsze decyzje, najważniejsze wybory od 1989 roku. Wybory, szanowni państwo, które zdecydują o naszych losach. O naszych losach, ale też losach naszych rodzin, naszych kolejnych pokoleń, o losach naszej pięknej ojczyzny. A mając Polskę w sercu, bo ja, szanowni państwo, Polskę w sercu mam, bardzo proszę, byśmy powstali, by zaśpiewać najważniejszą dla nas, Polaków, pieśń do hymnu. Województwo dolnośląskie, Wrocław, jedno z najstarszych miast w Polsce. To tutaj gromadzimy się dzisiaj na kolejnej konwencji wojewódzkiej. To tutaj chcemy państwa przekonywać, jeżeli jesteście jeszcze państwo niezdecydowani, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica zawsze dotrzymuje słowa. Ja podam chociaż trzy przykłady właśnie z województwa dolnośląskiego, które warto
które podkreślają, że tego słowa dotrzymujemy. Kolej aglomeracyjna Zagłębia Miedziowego. Inwestycja o wartości około 2,5 miliarda złotych. Droga ekspresowa S8 do Kotliny Kłodzkiej, blisko 12 miliardów złotych. Wrocław, budowa nowej elektrociepłowni Czechnica za 300 milionów złotych. To są tylko trzy przykłady, a te przykłady można mnożyć. To są tysiące inwestycji mniejszych, większych, inwestycji samorządowych, począwszy od kolejnych przedszkoli, szkół i innych inwestycji, które dla Państwa z punktu widzenia samorządu, Polski lokalnej, ale też całej Polski są niezwykle istotne. Ale to też nasz program, program Prawa i Sprawiedliwości, który ma, Szanowni Państwo, 300 stron. I to są strony zapisane konkretami. Ja przypomnę chociażby program 800+, który jest już faktem. Przypomnę program Przyjazne Osiedla, bardzo ważne założenia. Poznaj Polskę, Polskę lokalną, gdzie bony dla naszych uczniów, którzy w przyszłym roku będą mogli tą Polskę odwiedzać. A nie zawsze tak było, Szanowni Państwo, bo przecież wszyscy pamiętamy, jak chodziliśmy jeszcze w szkole podstawowej i naszych rodziców nie zawsze było stać, żeby na te wycieczki pojechać. Teraz już, jeżeli Polacy nam zaufają, a ja o to z całego serca proszę, takie możliwości będą. To jest dobry posiłek w szpitalach, też bardzo ważny program dla nas wszystkich, bo są takie chwile, kiedy w którymś momencie każdy z nas może być po prostu pacjentem. Darmowe leki dla seniorów, kolejny ważny program. I Szanowni Państwo, żeby to wszystko zrealizować, musimy mieć bardzo dobrą drużynę. A taką drużynę Państwo tutaj w województwie dolnośląskim macie. My ją dzisiaj będziemy prezentować. Drużynę Zjednoczonej Prawicy, drużynę biało-czerwoną tych kandydatów. Chcielibyśmy Państwu serdecznie przedstawić naszych kandydatów, kandydatów Zjednoczonej Prawicy. Bo tak jak wcześniej powiedziałam, to jest duża odpowiedzialność, odpowiedzialność nas wszystkich. Te wybory, które już za 20 parę dni. I pozwólcie, Szanowni Państwo, że to będzie ten moment, kiedy chcielibyśmy Państwu serdecznie się przedstawić. Okręg numer 1 z numerem 24, pan Przemysław Bożek. Numer 23, pan Sebastian Fijałkowski. Numer 22, pan Wojciech Leszczyk. Numer 21, pani Joanna Wilczyńska-Doliwa. Numer 20, pan Józef Rybiński. Numer 19, pani Anna Melska. Numer 18, pani Dorota Wojakowska. Numer 17, pani Alina Sudoł-Kornalewicz. Numer 16, pan Roman Rozmysłowski. Numer 15, pan Paweł Kura. Numer 14, pan Piotr Karwan. Numer 13, pan Wojciech Dobrołowicz. Numer 12, pan Jarosław Gęborys. Numer 11, pani Marta Wisłocka. Numer 10, pani Teresa Zębik. Numer 9, pan Bogusław Barnaś. Numer 8, pan Adam Babuśka. Numer 7, pani Ewa Szymańska. Numer 6 na liście, pan Wojciech Zubowski. Numer 5 na liście, pan Stanisław Żuk. Z numerem 4, pan Krzysztof Kubów. Z numerem 3, pan Szymon Pogoda. Z numerem 2, pani Marzena Machałek. I liderka listy, pani Elżbieta Witek. Jest moc, jest energia. Nasi kandydaci z okręgu numer 1. Okręg numer 2 z numerem 16, pan Maciej Badora. Z numerem 15, pan Grzegorz Macko. Z numerem 14, pani Patrycja Wielowska. Z numerem 13, pani Luiza Nowaczyńska.
numerem 12, pani Wioletta Świątek-Kardela. Z numerem 11, pan Krzysztof Lewandowski. 10, pani Beata Mucha. 9, pan Dariusz Kołdon. 8, pan Karol Sakowski. 7, pani Maria Górniak. 6, pan Jarosław Węgłowski. Z numerem 5, pan Jerzy Dec. Z numerem 4, pan Ireneusz Zyska. Z numerem 3, pan Michał Dworczyk. Z numerem 2, pani Zuzanna Bielawska. I lider naszej drużyny, pan Marcin Gwóźdź. Liderzy, najlepsi, okręg numer 2. Zapraszam naszą drużynę z okręgu numer 3. Z numerem 28, pan Tytus Czartoryski. 27, pani Agnieszka Brząkała. 26, pani Justyna Mikołajczyk. 25, pani Mariola Skowron. 24, pani Agnieszka Pełek-Pyrsz. 23, pani Patrycja Czerwińska. 22, pan Karol Czapla. 21, pan Przemysław Czarnecki. 20, pan Robert Pieńkowski. 19, pan Ireneusz Ruszel. 18, pan Paweł Laszczyński. 17, pani Ewa Polanowska. 16, pani Renata Wojciechowska. 15, pani Jolanta Szczuraszek. 14, pan Wiesław Zając. 13, pani Małgorzata Kelner. 12, pani Ewa Pawelec. 11, pan Janusz Dziarski. 10, pan Zdzisław Brezdeń. 9, pan Janusz Chudzik. 8, pani Władysława Głowacz. 7, pan Piotr Murzyński. 6, pan Roman Kowalczyk. Z numerem 5, pan Andrzej Jaro. Z numerem 4, pan Jacek Świat. Z numerem 3, pani Agnieszka Soin. Z numerem 2, Paweł Kryniak. I z numerem 1, liderka drużyny, pani Mirosława Stachowiak-Różecka. Szanowni Państwo, to jest nasza drużyna, okręg numer 1, okręg numer 2, okręg numer 3. To oni 15 października poproszą o Państwa zaufanie, o Państwa poparcie. A teraz czas przedstawić kandydatów z województwa dolnośląskiego do Izby Najwyższej Polskiego Parlamentu. I do Senatu kandydują. Okręg numer 1, pan Rafał Ślusarz. Okręg numer 2, pan Krzysztof Mróz. Okręg numer 3, pani Dorota Czudowska. Okręg numer 4, pani Renata Wierzbicka. Okręg numer 5, pan Aleksander Szwed. Okręg numer 6, pan Jarosław Obremski. Okręg numer 7, pan Marcin Krzyżanowski. I okręg numer 8, pani Małgorzata Calińska-Majer. To właśnie oni, szanowni Państwo, to jest nasza drużyna. To są nasi liderzy od ostatniego po pierwsze miejsce. Pełni energii, pełni zaufania, pełni uczciwości. Proszę z całego serca, żebyście im Państwo zaufali. Wszystkie biało-czerwone do góry. Niech moc będzie z nimi. Szanowni Państwo, ale jak wiecie dobrze, przy sportowych zmaganiach drużyna musi mieć kapitana, bo bez kapitana drużyna nie jest w stanie nic uczynić. I naszym kapitanem, liderem Zjednoczonej Prawicy jest pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński.
Panie premierze, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Imię mam ładne, ale często je słyszę. Szanowni Państwo, no ja przede wszystkim chcę życzyć wszystkim kandydatom powodzenia w tych wyborach. Każdy ma szansę, trzeba walczyć, walczyć do ostatniego dnia, bo te wybory są rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. Od 1989 roku takich wyborów żeśmy nie mieli. No ale gdyby chcieć mówić o wszystkich sprawach, które będą zdecydowane w tych wyborach, to by trzeba było mówić bardzo, bardzo długo. A jest taki problem, który jest w tym momencie ogromnie aktualny i który wiąże się z naszym bezpieczeństwem. Nie tym militarnym, o którym być może też troszkę wspomnę, ale to może przy końcu wystąpienia, ale tym codziennym. Polska jest dzisiaj krajem spokojnym, o niskim stosunkowo poziomie przestępczości. Można żyć w normalnych warunkach, bez stałego zagrożenia. No ale są tacy, którzy chcą to zmienić. Są tacy, bo z jednej strony Unia Europejska i władze, i komisja nie wyciągnęły żadnych wniosków z tego, co dzieje się w Europie od dłuższego czasu, z tego otwarcia z 2015 roku i jego konsekwencji. A z drugiej strony mamy także do czynienia w Polsce z opozycją, która jest totalna, jak sama o sobie mówi, ale która jednocześnie jest antypaństwowa i antynarodowa. I jej szef Tusk zachowuje się w sposób skandaliczny. I razem wziąwszy to tworzy sytuację naprawdę trudną. I musimy sobie z nią dać radę. Pani von der Leyen ogłosiła ostatnio 10 punktów. 8 to są tam jakieś takie, powiedzmy sobie, unijne opowieści bez jakiegoś wielkiego praktycznego znaczenia, ale 2 z nich to po prostu powrót do tego, co zostało odrzucone w 2018 roku. Odrzucone w ogromnej mierze dzięki Polsce, dzięki twardej polityce naszego rządu. Otóż to jest powrót do relokacji. Powrót do relokacji, który przecież ma oznaczać nic innego, jak tylko sytuację, w której przymusowo będzie się do Polski zwozić tych, którzy dzisiaj są na Lampedusie, ale których będzie, szanowni Państwo, na Lampedusie, ale także w innych miejscach, dzisiaj przede wszystkim Włoch, ale bardzo być może, że innych krajów południa, coraz więcej. Bo co powiedziała pani von der Leyen? Powiedziała tym od przemysłu, handlu ludźmi, od tych wszystkich, którzy ludzi przewożą do Europy, róbcie to dalej, to świetny interes. Będziecie zarabiać jeszcze więcej. Proszę Państwa, szanowni Państwo, nie zwracajmy uwagi na te wrzaski. To jest, szanowni Państwo, jedyne, czym oni mogą się posługiwać, to znaczy kłamstwami, jeszcze raz kłamstwami. Ale proszę zachować spokój, ja będę mówił dalej. Otóż powtarzam, to jest zachęta. To jest zachęta do tego, żeby Polska, inne kraje Europy oczywiście też, zostały po prostu zalane tłumem ludzi, którzy są mamieni tym, że będą mogli tutaj lepiej żyć, a którzy bardzo często żyją, można powiedzieć, na różne, niekoniecznie obojętne z punktu widzenia zwykłego obywatela sposoby. I chcę jasno powiedzieć, my tutaj mówimy twarde nie.
A dlaczego, proszę Państwa, mówimy nie? No mówimy po prostu dlatego, że wiemy, co się dzieje w różnych krajach na południe od naszych granic, na zachód od naszych granic, na północ od naszych granic, bo to choćby Szwecja. Wiemy o tych strefach, gdzie nawet policja się boi wjeżdżać nad większymi siłami. Wiemy o tych ciągłych awanturach, wiemy o aktach terroru, o przestępstwach, o gwałtach, o chuligaństwie, o strachu ludzi przed wychodzeniem, a w szczególności kobiet przed wychodzeniem po zmierzchu, o strachu o dzieci. Czy chcemy mieć to w Polsce? Nie! No właśnie, i dlatego mówimy twarde nie. Jest, proszę Państwa, z drugiej strony opozycja, która dzisiaj chce zdobyć władzę, która mówi coś zupełnie innego. To znaczy oczywiście kluczy w tej chwili, bo wie, że ogromna większość Polaków takiej sytuacji nie chce, ale która w żadnym wypadku tego nie za nami nie powtórzyła. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I głosuje też w Unii Europejskiej tak, jak głosuje. Co najwyżej, w najlepszym razie ucieka przed głosowaniem. Ucieka, bo się zbliżają wybory. Ale jaki jest ich program, to można zobaczyć, czy przypomnieć sobie po wystąpieniach ich przywódcy Tuska. Otóż Tusk mówił przecież kiedyś, że Polska będzie musiała ponieść konsekwencje tego, że nie chce przyjąć tej pierwszej relokacji. Tej, która została zatrzymana ostatecznie w 2018 roku, jak już mówiłem. Był wtedy przewodniczącym Rady Europejskiej. Tusk mówił, że ci ludzie, którzy w specyficznych warunkach, bo to nie są tacy jak ci, którzy przez Morze Śródziemne się przedostają, to są ludzie ściągnięci przez Łukaszenkę i przez Putina, że ci ludzie to biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca w życiu, a my, źli Polacy, ich nie chcemy wpuścić. Mówił, że zapora nie będzie wybudowana, a jak już została wybudowana, jeszcze dodając, że to będzie wał, przepraszam, że używam tego słowa, czyli innym słowem potocznym to określając, że to będzie przekręt. Oczywiście żadnego przekrętu nie było i to stanęło, to dodawał, że tam jeszcze by trzeba przewody elektryczne, próbował to połączyć z tym, co działo się w obozach koncentracyjnych, czyli z najgorszym skojarzeniem, jakie w ogóle może być. Otóż to wszystko uzupełniał jeszcze niejaki Tomczyk, dzisiaj szef klubu parlamentarnego, który mówił, że Polska jest gotowa na przyjęcie każdej ilości tych ludzi z różnych krajów, tych imigrantów. To była ich polityka. Myśmy ją zatrzymali. Pamiętam, jak po raz pierwszy w Sejmie w 2015 roku wygłosiłem na ten temat przemówienie, jakie wtedy to oburzenie wywołało. A przecież to chodziło o to, żeby ratować nasz kraj przed naprawdę czarnym losem. Czy my w naszej historii mamy za mało czasów, kiedy było źle, bardzo źle albo tragicznie? Nie, proszę Państwa, nawet licząc tylko XX wiek, mamy ich bardzo dużo. Potrzebne są nam nowe? No właśnie. I dlatego mówimy nie. Ale oni, powtarzam, nie wyciągają żadnych wniosków z faktów. Oni mówią tak i wobec tego należy zapytać, dlaczego się tak zachowują. O co chodzi? Otóż chodzi o to, że Tusk jest po prostu człowiekiem Brukseli, a jeśli Brukseli, to oznacza także, że i Berlina. No i w jakiejś mierze także Moskwy. Czy ktoś z Państwa może oglądał film Reset? No właśnie, jeżeli oglądał, to przecież widzi to gołym okiem. Tam w pewnym momencie podpisywano akty, które były niczym innym jak taką umową między senior partnerem, czyli Rosją, a junior partnerem, czyli Polską. Umowę o podległości Polski, to w sferze najbardziej delikatnej, to znaczy dotyczącej sił zbrojnych. Wiecie, proszę Państwa, kto nam takie umowy proponował w 1939 roku?
Jak on się nazywał? Adolf Hitler. Właśnie, ktoś tutaj dobrze powiedział. Te propozycje właśnie zostały wtedy odrzucone. Oni propozycje, no oczywiście nie dokładnie takie same, bo tam chodziło o szerszy wymiar spraw, byli gotowi podpisywać. I to jest, szanowni państwo, to uzależnienie. Po prostu Tusk jest człowiekiem, który nie jest w stanie i tak sobie skonstruował partię dyktatorskimi metodami, że i ta partia nie jest w stanie nawet w takiej sprawie powiedzieć Unii Europejskiej nie. Musi powiedzieć tak. Musi powiedzieć tak wbrew polskiemu interesowi. Wbrew temu wszystkiemu, co się nam po prostu należy. Bo nam się różne rzeczy należą. Na przykład reparacje niemieckie. Nam się należą środki z Unii. Ale należy się też spokój, możliwość normalnego życia, bycia pokoleniem, mówię tutaj w tej chwili o tych młodszych spośród nas, pierwszym pokoleniem, które może w normalnych warunkach, bez komunizmu, bez okupacji, bez tych wszystkich strasznych rzeczy, żyć, rozwijać się. I my pokazujemy, jak dobrze potrafimy to wykorzystać. Nasz błyskawiczny rozwój. Zwyciężymy, ale zwycięży także nasza idea, bo ktoś mógłby tutaj w tej chwili powiedzieć, no dobrze, ale co z Unią? Czy jesteśmy przeciwko Unii? Nie, Unia, przedtem OWG, to był naprawdę bardzo udany pomysł europejski. Tylko niestety w tej chwili poszedł w bardzo złym kierunku. My dążymy do zmiany tego kierunku. To jest w naszym programie, są nawet konkretne propozycje. I czekamy na najbliższe wybory europejskie, to już w przyszłym roku. Czekamy na zmiany. One przyjdą. Może w 2024, może później, ale przyjdą. I jeżeli naród nam zaufa, to my będziemy z całej siły dążyć do tego, żeby właśnie przyszły. Najpierw może w ograniczonym zakresie, później szerszym, bo bogactwem i siłą Europy jest jej różnorodność i jest podmiotowość poszczególnych narodów i ich państw. I ta różnorodność i ta podmiotowość musi być utrzymana i nie może być zamieniona w żadne nowe imperium. A w tym wypadku, jeżeli chodzi o nas i wschodnią Europę, a w gruncie rzeczy o całą Europę, to miało być to imperium niemieckie. Imperiów też mamy dosyć. I nie pozwolimy na to, by w gruncie rzeczy z powodu prywatnych interesów jednego człowieka, bo cała ta polityka resetu, cała ta polityka leżenia plackiem przed Niemcami, to w gruncie rzeczy miała prowadzić do jednego, żeby Tusk został dużym misiem. To jest nagrane. Dużym misiem, czyli kimś w Unii Europejskiej, ważnym w Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej mu się wtedy nie udał, no ale został przewodniczącym Rady. To też jest poważne stanowisko, chociaż nie tak poważne jak w tym pierwszym wypadku. Nie możemy do tego dopuścić. Tutaj doprowadzono do czegoś naprawdę niesłychanego, do sprywatyzowania przez jednego człowieka polskiej polityki zagranicznej. Myśmy to odrzucili. Dzisiaj to jest polityka w interesie narodu, w interesie wszystkich. Ja już tutaj nie mówię o tych aspektach społecznych, których dzisiaj akurat nie będę omawiał, ale przypominam, Polska jest krajem równych obywateli, równych regionów. I my politykę z tego założenia wynikającą prowadzimy. I każdy obiektywny obserwator musi to przyznać. Ale na tym, szanowni państwo, nie koniec skandalu. Bo mamy jeszcze skandal,
który sprowadza się do haniebnego paszkwilu, obrzydliwego, wpisującego się w coś, co można by określić jako przemysł pogardy wobec Polski. Chodzi o film Agnieszki Holland. Chodzi o to, by obrazić polski mundur, by obrazić Polaków, by zrobić z obrony, uczciwej obrony polskiej granicy, europejskiej granicy, unijnej granicy, zbrodnię. W czyim to jest interesie? Z czego to wynika? Ja nie ukrywam, że jeśli mogę powiedzieć, że z łatwością jestem w stanie rozszyfrować motywację Tuska, to motywacji pani Holland tak do końca nie rozumiem, chociaż stykałem się kiedyś z tym środowiskiem, nie z nią osobiście, ale z tym środowiskiem wywodzącym się z dawnych stalinowskich komunistów, bo takim człowiekiem był jej ojciec. I coś mi tam do głowy przychodzi, ale nie będę w tej chwili tego omawiał, bo to nie ma sensu. Tu nie o panią Holland chodzi. Chodzi o haniebne przedsięwzięcie, wpisujące się w przedsięwzięcie szersze. Polacy nie mają bronić swoich granic ani na zachodzie, ani na wschodzie. Czyli co z nami ma być? Jest takie pytanie. Co nam w gruncie rzeczy proponują? Co nam proponuje Platforma Obywatelska, czy tam Koalicja Obywatelska? Cała ta koalicja antypolska, która dzisiaj skrada się do władzy. Proponuje nam, proszę państwa, wielkie nieszczęście. I my musimy to niebezpieczeństwo odeprzeć na wszystkich poziomach. W Polsce jest wolność i w Polsce wolność będzie. Polska jest dzisiaj w Europie oazą wolności, bo pamiętajcie, na zachodzie Europy już wolności słowa, a wielu innych wolności, także na przykład wolności religii, już w gruncie rzeczy nie ma. Tam się zmusza na przykład poradnie rodzinne katolickie do tego, żeby zalecały, czy tam radziły przy aborcji. To jest oczywiście sprzeczne z wiarą katolicką. I zmusza ich się do tego, likwidują się wobec w tej sytuacji. To jest naruszenie wolności religii. My nikogo do niczego nie zmuszamy, każdy może wierzyć w co chce. W Polsce jest mnóstwo zarejestrowanych związków religijnych i ta wolność religijna jest, można powiedzieć, u źródeł naszej wolności. Bo chodzi jeszcze przecież o słowa Zygmunta Augusta z 1555 roku, nie będę królem dusz waszych, a później o Konfederację Warszawską, czyli właśnie ten pierwszy wielki akt tolerancji religijnej. Otóż to jest naszą wielką tradycją i my jesteśmy jej gwarantem, a nie tamci. My jesteśmy gwarantem wolności. Najwyraźniej chce. Proszę państwa. To jest, proszę państwa, kolejny chwyt. Oni są gotowi wszystko zrobić. Oni są bardzo prounijni, ale człowieka, który deptał flagę unijną i tam pluł i wrzeszczał przeciw Unii, wprowadzają na swoje listy. Oni są niby za NATO i za naszym bezpieczeństwem, ale człowieka, który chciał tam brzydkie gesty pokazywać Amerykanom, czyli chciał po prostu zlikwidować jedyny nasz sojusz, który tak naprawdę ma znaczenie, jeżeli chodzi o naszą możliwość walki, skutecznej walki z Rosją. Wciągnięcie tego człowieka na listę oznacza nic innego, jak po prostu kompletne nieliczenie się z polskim interesem narodowym. A poza tym zakładanie, że no nie nasi wyborcy, tylko ich wyborcy, no łagodnie mówiąc, nic nie pamiętają, o niczym nie wiedzą i mają tylko to jedno hasło, które tutaj nawet usłyszałem i zobaczyłem, kiedy wchodziłem po klatce schodowej na to dzisiejsze spotkanie. To jest cały ich wymiar intelektualny, to jest cały ich wymiar w sferze kultury.
No nie daj Boże, żeby takie towarzystwo dostało w Polsce władzę. Nie daj Boże. To marzenie tych, którzy byli najbardziej śmiertelnymi wrogami Polski. Dziękuję, proszę Państwa. Dziękuję. Traktuję to jako wezwanie, żebym już przestał mówić. No to w takim razie, proszę Państwa, jeszcze raz zwyciężymy. I dziękuję Państwu. Dziękuję. Jeszcze jedno, tylko jedno zdanie. Tych wiz, o których ta pani tam krzyczała, było 268 dokładnie, a nie 250 tysięcy, czyli 1000 razy mniej więcej to powiększają. Jeżeli chodzi o takie afery, gdzie naprawdę są wielkie sumy, można powiedzieć miliardy i dziesiątki miliardów, to naprawdę pod tym względem to są świetni specjaliści. Dziękuję bardzo. Pan premier Jarosław Kaczyński. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, Panie premierze, ja przed chwilą słyszałam takie wymowne słowa od jednej z pań, która jest dzisiaj z nami. My chcemy polskiego chleba. Szanowni Państwo, właśnie, my chcemy polskiego chleba. Polska jest oazą wolności. Strach kobiet po wychodzeniu o zmierzchu. Mówimy twarde nie. Błyskawiczny rozwój Polski. Tak mówi nasz lider, nasz prezes, nasz premier, pan Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy, bo kochamy Polskę, bo Polskę mamy w prawdziwym sercu, bo nasza Polska jest przepiękna. Z miłości do Polski! Z miłości do Polski! Szanowni Państwo, ale my nie kończymy naszej pracy. My pracujemy do 15 października. My chcemy z Państwem się spotykać, chcemy rozmawiać, chcemy prosić Państwa o kolejne zaufanie. Chcemy pracować dla Państwa. Chcemy, żebyście Państwo byli z nas dumni. My chcemy pięknej, wolnej ojczyzny, pięknej Polski. Wszystkiego dobrego. Brawo dla naszej drużyny. Drużyny Dolnego Śląska. Jeszcze jedno, bo wiem, jakich mamy przeciwników. Pamiętajcie Państwo, że to starcie nieprzyjemne, niepotrzebne, które teraz nastąpiło, nic nie zmienia, jeżeli chodzi o nasz stosunek do wojny na Ukrainie. Będziemy popierać aż do zwycięstwa. Drużyna kandydatów w okręg numer 1, okręg numer 2, okręg numer 3 i nasi kandydaci do Senatu. To jeszcze raz wielkie brawa, żeby mieli moc, żeby mieli energię na kolejne dni ciężkiej pracy. Tu jest moc, tu jest dzisiaj serce Polski. Województwo dolnośląskie, stolica Wrocław. Bo Polska jest piękna, bo nasz patriotyzm jest w sercach.